Radio Conchita, Chiara Marti. Zbliża się godzina 21, więc pora na naszą wspólną modlitwę apelową. Przenosimy się na jasną górę przed obraz Matki Bożej Królowej Polski. Dzień przez całą dobę. Wyśpiewajmy pieśni poczci Jehowy, tylko Jego sile można trwać. Czas na informacje dnia. Rząd zawarł porozumienie ze środowiskami osób niepełnosprawnych, ale bez protestujących w Sejmie. Minister rodziny Elżbieta Rafalska deklaruje, że cały czas jest otwarta na dialog. Szwedzcy socjaldemokraci zmieniają ton wobec imigrantów. Bezpieczeństwo to podstawa, czyli współpraca policji i inspekcji transportu drogowego na rzecz eliminowania zagrożeń na drogach. Paweł Zieliński, zapraszam. Rząd podpisał porozumienie z częścią grup niepełnosprawnych. Wcześniej przywiozła je do Sejmu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jednak pikietujący nie podpisali dokumentu, ponieważ stwierdzili, że nie znają jego sygnatariuszy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że osoby te od wielu lat działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. To są osoby reprezentujące nie tylko siebie, czy też rodzinę. Każda z tych osób musiała mieć poparcie 15 organizacji, ale reprezentuje też siebie, bo one są o dużym doświadczeniu w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych. Często też są to osoby niepełnosprawne. My mieliśmy Polski Związek Niewidomych, Fundacja Aktywna Rehabilitacja, czy Ogólnopolską Organizację Osób Niepełnosprawnych. Mogłabym mówić, że to są organizacje, które zostały powołane na mocy określonej ustawy. Minister Rafalska dodaje, że cały czas jest otwarta na dialog z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy od kilku dni protestują w Sejmie. Proszę wskazać takie miejsce, które będzie innym miejscem niż korytarzem sejmowym albo ulicą, żeby rozmawiać. Żeby nie rozmawiać zawsze w świetle Jupiteru. Z przyjętych dzisiaj zapisów wynika, że renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a podwyższenie ma nastąpić od września, ale z wyrównaniem od czerwca. Drugi punkt dotyczy ogłoszonego wczoraj rządowego programu Dostępność Plus, a trzeci 1 lipca koordynowaną opiekę nad niepełnosprawnymi ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Muzeum Narodowe w Krakowie broni zakupu kolekcji Czartoryskich przez państwo. Muzealnicy w specjalnym oświadczeniu wyrazili głębokie zaniepokojenie medialnym zamieszaniem wokół tej transakcji. Fundacja Czartoryskich otrzymała 100 milionów euro w ramach sprzedaży ponad 300 tysięcy obiektów muzealnych oraz bibliotecznych. Symbolem zawartej umowy był najcenniejszy obraz z nabytej kolekcji, czyli dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Muzealnicy, którzy opiekują się obiektami, twierdzą, że z punktu widzenia bezpieczeństwa kolekcji zakup był najlepszym rozwiązaniem. W momencie, kiedy dysponujemy prawem własności do obiektów, możemy być w pełni bezpieczni oraz w pełni o nich decydować. Zawsze. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Trwa konserwacja obiektów z kolekcji oraz remont Pałacu Czartoryskich. Otwarcie zaplanowane jest w grudniu przyszłego roku. Całość inwestycji będzie kosztowała 40 milionów złotych. Zamieszanie wokół zakupu kolekcji pojawiło się, gdy Fundacja Książąt Czartoryskich poinformowała, że pieniądze z transakcji zostały przelane na konto nowej fundacji założonej w Liechtensteinie. Czartoryska, córka fundatora księcia Adama Czartoryskiego, oskarżyła ojca o działanie na szkodę fundacji i nazwała jego zachowanie niemoralnym. Z kolei posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do prokuratury i CBA zawiadomienia w sprawie zakupu. Zdaniem posłów chodzi m.in. o niedopełnienie obowiązków przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz za
zagranica. Szwedzcy socjaldemokraci zmieniają ton wobec imigrantów. Nauka języka szwedzkiego ma być warunkiem otrzymania zasiłku dla wszystkich oczekujących na azyl, a także dla bezrobotnych imigrantów w Szwecji. Tego chce rządząca w tym kraju partia socjaldemokratyczna. Takie rozwiązanie zapowiedziano podczas wspólnej konferencji prasowej dwojga ministrów rządu premiera Stefana Löfvena. Chcemy, by wszystkie osoby oczekujące na azyl w Szwecji brały udział w obowiązkowej nauce języka szwedzkiego. Ułatwi to tym osobom szybsze wejście na rynek pracy, powiedziała minister pracy Ylva Johansson. Socjaldemokraci chcą, by już od pierwszego dnia pobytu w Szwecji azylanci obowiązkowo uczęszczali na kursy językowe. Osoby, które nie podporządkują się temu wymogowi, mają być pozbawiane zasiłku. To kolejny projekt zaostrzający politykę socjaldemokratów wobec imigrantów. Tydzień temu zapowiedziano wprowadzenie utrudnień w osiedlaniu się w Szwecji imigrantom z niskim poziomem wykształcenia. Komentatorzy są zdania, że socjaldemokraci na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu starają się pozyskać głosy zwolenników antyimigranckiej partii szwedzkich demokratów. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Bezpieczeństwo to podstawa. Z takiego założenia wychodzą policjanci i inspektorzy transportu drogowego, którzy połączyli swe siły, prowadzą wspólne patrole i wymieniają się informacjami. Celem poprawa bezpieczeństwa na mazowieckich drogach. Każda ze służb ma swoje zadania i swoje obserwacje, ale, jak mówi starszy sierżant Marcin Sawicki z mazowieckiej drogówki, intencja jest jedna – eliminowanie zagrożeń. Funkcjonariusze ruchu drogowego i funkcjonariusze GITD we wspólnych patrolach z wykorzystaniem radiowozów nieoznakowanych, w których zamontowane są wideorejestratory, ujawniają wykroczenia. A kierowcy chwalą pomysł, bo widzą sens we wspólnych akcjach obu służb. No jak najbardziej oczywiście potrzebne, ponieważ jakby tych kontroli nie było, no to po drogach by trumny jeździły, tak? Żadnego zdziwienia, bardzo dobrze, że to zrobią. Przecież chodzi o to, żeby było bezpiecznie jazda, nie? To nie jest żadne czepianie się, tylko pilnowanie bezpieczeństwa po prostu. Działania prowadzone są w oparciu o wspólny plan zarządzania prędkością na Mazowszu, który ma obowiązywać przez najbliższe 2 lata. Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurna noc z przelotnym deszczem. Pogodnie jedynie na południu. Temperatura od 7 stopni Celsjusza na północy, 9 w centrum, do 10 na południu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 21. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A przy mikrofonie Łukasz Sobolewski. Kłaniam się i zapraszam na wieczorne wydanie magazynu, a w programie m.in. będą wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Rząd podpisał porozumienie z częścią środowisk osób niepełnosprawnych w tej sprawie. Renta, jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, będzie wypłacana od 1 września, ale też z wyrównaniem od 1 czerwca. 2 osoby zatrzymane w związku z reprywatyzacją kamienicy przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. To właściciel nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie oraz radca prawny świadczący pomoc prawną na jego rzecz w procesie reprywatyzacji. Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku. Tematem rozmów ministra, przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Główną rolę sprawują ci stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mocarstwa, natomiast nie stali też mają swoją rolę i rola Polski tutaj właśnie będzie teraz realizowana. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od czerwca wzrosną świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej w Centrum Społecznym Dialog. Tym samym w całości zrealizowany zostanie jeden z 2 postulatów protestujących w Sejmie od tygodnia opiekunów osób niepełnosprawnych. Propozycje rządu część środowisk niepełnosprawnych przyjęła z zadowoleniem. Protestujący w Sejmie całkowicie je odrzucają. Dlaczego? O tym reporter Polskiego Radia 24 Michał Walczyk. Rząd zapowiedział, że od 1 czerwca renta socjalna dla osób niepełnosprawnych będzie wynosiła ponad 1000 zł. Kwestia ta została umówiona i przyjęta podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej. Wzięła w nim udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Renta, jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, będzie wypłacana od 1 września, ale też z wyrównaniem od 1 czerwca. Porozumienie przyjęły środowiska skupiające osoby niepełnosprawne, które odpowiedziały na zaproszenie rządu i przyjechały na spotkanie w Centrum Społecznym Dialog. Ale nie było tam protestujących 7 dzień w Sejmie opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. W czasie, gdy w Centrum Dialog trwały konsultacje i rozmowy, do Sejmu przyjechała rzecznik rządu Joanna Kopcińska.
Przedstawiła zapisy propozycji porozumienia i zaprosiła do jego podpisania. Chciałam Pani zaprosić do Rady Dialogu, aby podpisać to porozumienie, tak jak Pani oczekiwałyście to zrównanie renty. Nie wierzymy w dobrą wolę rządu. Pozostaniemy w Sejmie do momentu, kiedy nasze oba postulaty zostaną spełnione. Tłumaczą mamy opiekujące się niepełnosprawnymi. Anna Glinka. To jest drugi z dwóch postulatów. A nasze dwa postulaty, pierwszy i drugi, jest nierozerwalny. Drugi z postulatów to 500 zł dodatku nazywanego przez protestujących rehabilitacyjnym, niewliczanego do dochodu. Na to rozwiązanie potrzeba znacznie większych środków, tłumaczyła rzecznik Joanna Kopcińska. Ten pierwszy postulat, żeby go spełnić, to 9 miliardów złotych. Nieprawda, to jest pani minister. No, skoro osoby niepełnosprawne i nie tylko do 18 roku życia otrzymują 500 plus od państwa na wsparcie i pomoc, to dlaczego nasze dzieci, mój syn, który skończył 18 lat i jeden dzień, zabrano mu taką możliwość? Pytam, przecież to 500 zł to nie jest wygórowana kwota. Protestujący chcą szybkiej realizacji obu postulatów i odcinają się od porozumienia podpisanego dziś przed 15 w Centrum Dialog, tłumaczy Iwona Hartwich. Naprawdę, prosimy o szybkie spełnienie tych dwóch postulatów, ale to ta sytuacja, która teraz ma miejsce, że ktoś podpisuje, nie daj Boże, w naszym imieniu porozumienie, to jest po prostu skandaliczne, to nie wiemy, o co chodzi, to są ludzie podesłani po prostu. Protestujący zapowiadają, że Sejm opuszczą dopiero w momencie, gdy przyjęty zostanie pakiet obu ustaw. Rząd zapewnia, że chce zrealizować oba postulaty, ale potrzebuje czasu, mówi minister Elżbieta Rafalska. Mogę jeszcze raz prosić mamy protestujące ze swoimi niepełnosprawnymi o zakończenie tego protestu i pokazania, że wykazujemy maksimum dobrej woli, że negocjacje w świetle kamer na korytarzach sejmowych to nie powinna być ta droga do budowania takiej spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych. Na jutro zapowiadany jest przed budynkiem parlamentu spontaniczny protest osób popierających postulaty przedstawione przez grupę rodziców. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. A do tego tematu wrócimy w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Kolejne zatrzymania i kolejne zarzuty w aferze reprywatyzacyjnej. Tym razem dotyczą dwóch mężczyzn zamieszanych w sprawę zwrotu kamienicy przy ulicy Skaryszewskiej 11. Prokuratura szacuje, że Skarb Państwa mógł przez nich stracić prawie 750 tysięcy złotych. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Według śledczych zatrzymani dziś na ich polecenie mężczyźni czerpali korzyści z dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Marcin Sawicz poinformował, że na obu ciąży zarzut oszustwa. To nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie oraz radca prawny świadczący pomoc prawną na jego rzecz w procesie reprywatyzacji, w szeroko pojętym procesie reprywatyzacji. Sprawą na początku roku zajmowała się komisja weryfikacyjna. Przewodniczący Patryk Jaki pytał wtedy lokatorów o kulisy reprywatyzacji Skaryszewskiej 11. Mogła być przeprowadzona nieprawidłowo. Mogę wyszczególnić po kolei wszystko. Przede wszystkim chodzi o kuratorów, którzy odzyskali budynek, powołując się na już od dawna nieżyjących przedwojennych właścicieli kamienicy. Przypomniał w Polskim Radiu 24 Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej. Działałeś to z przyzwoleniem sądu przy bierności urzędników miejskich. Jedna z nich, Justyna Wójcik, zeznając przed Komisją Weryfikacyjną, przyznała, że w przypadku Skaryszewskiej 11 spodziewała się nadużyć. Tak, wzbudziło to moje wątpliwości, bo są weryfikowane, bo mieliśmy polecenie wydawać 2 decyzje miesięcznie, no to akurat tutaj wydałam w miesiącu 2 decyzje. W wyniku czego cierpieli lokatorzy, którzy byli nękani przez nowych właścicieli budynku. Dziś jeden z nich, Waldemar Szewczyk, nie kryje satysfakcji z działań wymiaru sprawiedliwości. Dopiero jak komisja weryfikacyjna zaczęła działać, nastąpił przełom. Szansa na kolejny już jutro przed komisję ponownie została wezwana prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Południe. Danina solidarnościowa to dobry pomysł, uważa marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Propozycję wprowadzenia dodatkowego opodatkowania najzamożniejszych na rzecz najbardziej potrzebnych zaproponował ostatnio premier Mateusz Morawiecki. Marszałek Karczewski powiedział Radiu Olsztyn, że Polacy oczekują solidaryzmu społecznego. Jeśli solidaryzm, no to jest tylko społeczny, jeśli ktoś naprawdę zarabia bardzo duże pieniądze, to może się najmniej pieniędzmi dzielić z tymi, którzy pieniędzy bardzo potrzebują. Ostatnio kilka nowych programów wspierających różne grupy społeczne. Są to m.in.
seniorów i osób niepełnosprawnych, czy 300 zł na doprawkę szkolną. Polskie Radio 24. Rząd przyjął w trybie obiegowym aktualizację programu konwergencji. Zawarł w niej najnowsze prognozy gospodarcze. Ministerstwo Finansów, które przygotowało dokument, zakłada, że w tym i przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie po 3,8%. W latach 2020 i 2021 ma to być odpowiednio 3,7% i 3,6%. Minister Finansów Teresa Czerwińska podkreśla, że przyjęte prognozy wzrostu gospodarczego są ostrożne. Rzeczywiście konsensus rynkowy na rok przyszły to jest ponad 4,2, 4,3, a niektórzy analitycy podają nawet więcej. Ale proszę pamiętać o tym, że naszą kompetencją jest budowa takiego planu wieloletniego, który byłby stabilny, wykonalny i bezpieczny. I takie też założenia przyjęliśmy, stąd też jest pewna przestrzeń do pozytywnego rozwoju sytuacji. Teresa Czerwińska zapowiada m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Dodaje, że w kolejnych latach spodziewa się wzrostu wynagrodzeń. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia i niski poziom jest wręcz rekordowy od wielu miesięcy. W związku z tym pojawia się pewna przestrzeń i pewna presja na wzrost wynagrodzeń, dość naturalna. Stąd też założyliśmy ten optymizm konsumentów, plus do tego wzrost wynagrodzeń dynamiczny na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze prywatnym, który może powodować pewną presję inflacyjną. Resort spodziewa się, że inflacja w latach 2020-2021 ma wynieść 2,5%. W przekazanym dziennikarzom komunikacie napisano też, że aktualizacja przewiduje ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych o 0,7% PKB w 2021 roku i jednoczesny spadek długu tego sektora do 46% PKB. Aktualizacja programu konwergencji jest częścią wieloletniego planu finansowego państwa. Dokument co roku musi do końca kwietnia zostać przesłany do Brukseli. Polskie Radio 24. Północ, południe. Minister Obrony Narodowej zainaugurował drugą edycję programu wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojsk klas mundurowych. Dziś na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami tych klas właśnie. Głównym celem programu jest zachęcenie młodzieży do służby wojskowej. W drugiej edycji weźmie udział 47 placówek. Uczniowie będą mieć 185 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym szkolenia poligonowe. Po skończeniu nauki absolwenci będą mogli odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą i przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli też pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że klasy mundurowe kształtują charakter młodych. To jest niezwykle ważne, żeby młoda kadra Wojska Polskiego była właśnie kadrą wychowaną w duchu patriotyzmu, wychowaną w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego, a to wszystko jest zapewnione dzięki profilowi klas, w których pobieracie naukę. W imieniu uczniów głos zabrał Franciszek Tchórzewski z drugiej klasy o profilu wojskowym w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Powiedział, że klasa mundurowa to spełnienie jego marzeń z dzieciństwa. Zostanie żołnierzem było i jest moim marzeniem. To dlatego dziś jestem uczniem drugiej klasy o profilu wojskowym. Uczymy się teorii, ale przede wszystkim praktyki w trakcie wojskowych dni szkoleniowych. Mamy stałe wsparcie żołnierzy i doświadczonych szkoleniowców. Pokazywana przez tych profesjonalistów wiedza jest przydatna, aktualna i łatwo przyswajalna. W pierwszej edycji programu udział wzięło 58 szkół. Od września 2019 roku w każdym powiecie ma działać szkoła średnia prowadząca klasę mundurową. Polskie Radio 24. Południe. Prezydenci Polski i Etiopii stawiają na zacieśnienie relacji gospodarczych między obu państwami. Andrzej Duda i Mulato Teshome spotkali się w Warszawie. Szczególnym obszarem rozwoju kontaktów handlowych może być rolnictwo i energetyka, gdzie już teraz polskie firmy są obecne na etiopskim rynku. Etiopia to ponad 100 milionów mieszkańców, a do tego szybko rozwijająca się gospodarka, mówił prezydent Andrzej Duda. Jest to bardzo interesująca perspektywa, którą rekomenduję do tego, aby tam myśleć o rozwoju gospodarczym, myśleć o lokowaniu swojej działalności biznesowej. Jedną z rozwiniętych już gałęzi polsko-etiopskiej współpracy gospodarczej jest rolnictwo. W tym afrykańskim kraju swoją montownię ciągników ma Ursus, a jutro szansa przed kolejnym sektorem. Prezydent Etiopii odwiedzi zakłady azotowe w Puławach. Mam nadzieję, że to będzie takie obok współpracy w zakresie maszyn rolniczych kolejne pole, na którym będzie się rysowała perspektywa współpracy biznesowej. Oprócz rolnictwa otwarte na polskich inwestorów są branże tekstylna, odzieżowa, farmaceutyczna i przetwórstwa spożywczego, zapewniał prezydent
hulatu też mamy. To, czego potrzebujecie, to jedynie wziąć swoją maszynerię, kapitał i kompetencje. Resztę zapewni nasz rząd. Polska i Etiopia podpisały również list intencyjny o intensyfikacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Warszawie uczczono Ormiana zamordowanych przez Turków. Uroczystość odbyła się w 103. rocznicę zbrodni w Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim, ustanowionym z inicjatywy Parlamentu Europejskiego dla upamiętnienia rzezi Ormian w 1915 roku w Imperium Osmańskim. W uroczystości wzięli udział Ormiani mieszkający w Polsce, a także przedstawiciele polskich władz. Podczas uroczystości ambasador Armenii w Polsce, Edgar Gazarian, podkreślał, że dziś Ormianie na całym świecie wspominają 1,5 miliona niewinnie zamordowanych ludzi. Zostali umordowani tylko za to, że byli Ormianami. Ormianie, którzy przybyli na uroczystość, podkreślali, że dzień 24 kwietnia wypełnia ich smutkiem. To jest dla nas świętość pamiętania śmierci naszych wspólnych braci. Dla nas, co się wydarzyło w tamtych czasach, to jest coś okropnego. Zawsze żal, zawsze smutek, za kim Kurtkowiec. Podkreślała, że zbrodnia na Ormianach jest wciąż obecna, także ze względów politycznych. Przede wszystkim dlatego, iż do tej pory większość państw jeszcze nie uznaje ludobójstwa Ormian, w tym Turcja. 24 kwietnia 1915 roku w Stambule aresztowano i w większości zgładzono blisko 2,5 tysiąca osób. Byli to głównie przedstawiciele ormiańskiej inteligencji. W kolejnych miesiącach rozpoczęto deportację ludności, podczas których około 1,5 miliona Ormian zmarło z głodu lub zostało brutalnie wymordowanych przez tureckich żołnierzy i Kurdów. Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. A w magazynie czas na informacje z zagranicy. Celem Polski podczas przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest praca na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie, powiedział Polskiemu Radiu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Miesięczne przewodnictwo nasz kraj będzie sprawować w tym roku w maju oraz latem 2019 roku. Właśnie tej sprawie poświęcona jest wizyta szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku. Jacek Czaputowicz podkreślił znaczenie solidarności w działaniach członków Rady Bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, powinno ona działać również na rzecz innych państw i na rozwiązania ich problemów. Do roli sobie wcisali członkowie Rady Bezpieczeństwa mocarstwa. Mocarstwa nuklearne, natomiast nie stali, też mają swoją rolę i rola Polski tutaj właśnie będzie teraz realizowana, zwłaszcza w czasie prezydencji. Przyłączanie się do słusznych rozwiązań dotyczących na przykład Syrii, gdzie domagamy się pewnych działań społeczności międzynarodowej, możemy przedstawić nasze stanowisko wobec agresywnych działań Rosji. Przyłączyć się do tych działań. W przyszłym miesiącu prezydent Andrzej Duda ma przewodniczyć debacie wysokiego szczebla w Radzie Bezpieczeństwa. ONZ. W planach jest także udział prezydenta w takiej debacie we wrześniu podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. A do wizyty ministra Czaputowicza w ONZ wrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnił, że Polska rozwiąże problem nowelizacji ustawy o IPN, która ciąży na relacjach polsko-żydowskich. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier odwiedził Muzeum Holokaustu, gdzie spotkał się z dyrektorem tej instytucji, Sarą Blomfield. Jarosław Gowin poinformował, że Sara Blomfield wskazywała na niepokój strony żydowskiej związany ze skutkami nowelizacji ustawy o IPN. Wicepremier zapewnił ją, że celem ustawy była wyłącznie walka z kłamstwami na temat zbiorowej odpowiedzialności Polaków czy państwa polskiego za Holokaust. Wicepremier wyraził przekonanie, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego uspokoi środowiska żydowskie. Mam świadomość, że po stronie Polski jest pewien problem do rozwiązania. Rozwiążemy ten problem. Ta ustawa na pewno nie będzie dzieliła narodów polskiego i żydowskiego. Nie będzie też źródłem kontrowersji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jarosław Gowin chwalił Muzeum Holokaustu za sposób, w jaki pokazuje zbrodnie na narodzie żydowskim. Dla nas Polaków bardzo ważne jest to, że Muzeum Holokaustu pokazuje, że byliśmy jednym z narodów ofiar, pokazuje polskich bohaterów. Podczas wizyty w Muzeum Holokaustu wicepremierowi towarzyszyli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister zdrowia Łukasz Szumowski i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Sprzed Muzeum Holokaustu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska minister do spraw pomocy humanitarnej rozmawiała w Brukseli o pomocy humanitarnej dla Syrii i krajów sąsiadujących. Beata Kempa spotkała się z komisarzem odpowiedzialnym za tę pomoc, Christosem Stylianidisem. Później relacjonowała dziennikarzom, że jednym z tematów rozmowy była sytuacja młodych ludzi z obozów dla uchodźców. Chodzi o to, jak mówiła, by nie było to pokolenie stracone. Bezwzględnie postawimy na edukację, obok oczywiście pomocy humanitarnej, na kwestię edukacji zawodowej, tak żeby ci ludzie mogli
powróciwszy do ewentualnie Syrii, czy też funkcjonujących wśród ludności Jordanii czy Libanu, świadczyć pracy i też w ten sposób przywrócimy im poczucie godności. Minister Beata Kempa porozmawiała też o przymusowym przyjmowaniu uchodźców przez Unię Europejską. Polska podtrzymuje sprzeciw wobec takich pomysłów i apeluje o uszanowanie woli krajów członkowskich. Nie mamy stanowiska nie, bo nie, tylko mamy przede wszystkim propozycje, które w naszej ocenie są najlepsze z możliwych, czyli docieranie do jak największej ilości tych, którzy potrzebują na miejscu, bo wtedy oni nie podejmują decyzji o przemieszczaniu się do Europy czy do innych miejsc poza swoim miejscem obecnego pobytu i to wszystko, myślę, że zostało przyjęte. Beata Kempa przypomniała, że nasze organizacje pozarządowe w Syrii docierają bezpośrednio do ludzi na miejscu. Jutro polska minister ma poinformować, ile pieniędzy Polska przekaże na pomoc dla Syrii. Jutro też w Brukseli odbędzie się konferencja na ten temat na szczeblu ministerialnym. Organizują ją Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niemieccy przedsiębiorcy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Obrazujący ich nastroje indeks IFO odnotował spadek w 5. miesiącu z rzędu. Publikowany przez Monachijski Instytut Badań nad Gospodarką indeks IFO wyniósł w kwietniu 102,1 punkta. W marcu wskaźnik klimatu biznesowego w Niemczech było ponad 1 punkt wyższy. Niemiecka gospodarka traci tempo, ocenił szef Instytutu Clemens Fürst. Indeks IFO odzwierciedlający nastroje przedsiębiorców w Niemczech jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych w Europie. Uważany jest za wiarygodne źródło informacji na temat kondycji niemieckiej gospodarki. W przeszłości każda recesja w Niemczech poprzedzona była spadkiem indeksu IFO, ale jak podkreślają eksperci, nie każdy spadek IFO musi prowadzić do ochłodzenia koniunktury gospodarczej. Publikowany co miesiąc indeks IFO powstaje na podstawie ocen bieżącej sytuacji i oczekiwanych zmian koniunktury dokonywanych przez 9 tysięcy niemieckich menadżerów. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Niespełna dwuletni Alfie Evans został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Stało się tak wbrew protestom rodziców dziecka cierpiącego na niezdiagnozowane schorzenie neurologiczne. Lekarze na Wyspach utrzymują, że dalsza terapia nie ma sensu, a dziecko będzie się tylko męczyć. Ale rodzice chcą go wysłać do kliniki w Watykanie, która deklaruje kontynuację leczenia. I pomogły protesty i nocne czuwanie. Szpital Al-Dehej podjął decyzję o zakończeniu podtrzymywania życia dziecka. Okazało się, że na razie Alfie oddycha samodzielnie. Oddychał przez 9 godzin. Zupełnie niespodziewanie. Lekarze byli zaskoczeni. Są przekonani, że będzie potrzebował jakiejś formy podtrzymywania życia. To jego ojciec Tom Evans. Jestem szczęśliwy, bo dałem Alfiemu całe moje sumienie, całą wiarę, wszystkie moje przekonania. Teraz mi się odpłaca. Także dziecko leczone jest. Dziecko jest leczone. Dziecka na audiencji. Głoch